Kielce pamiętają. W stulecie urodzin papieża Polaka przy pomniku Jana Pawła II pojawiły się kwiaty i zapłynęły znicze. Znicze pamięci. Był i jest wielką nadzieją. Nie lękajcie się. Te słowa niemalże codziennie przytaczam, by nie bać się. Jan Paweł II towarzyszył nam przez całe życie, wspominają Państwo Kmięcikowie. Każda wizyta papieża w Polsce miała dla nas osobisty wymiar, dodają. My mamy 5 dzieci, każda wizyta łączyła się z narodzinami kolejnego dziecka. Pan Stanisław ze wzruszeniem wspomina spotkanie z Ojcem Świętym podczas wizyty w Kielcach. Brałem udział tu w służbie kościelnej, obsłudze tu na wzgórzu katedralnym. W 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II prezydent Kielc Bogdan Wenta złożył kwiaty przed pomnikiem Ojca Świętego przy Kieleckiej Katedrze oraz pod tablicą pamiątkową na rynku. Te słowa "nie lękajcie się" to już są historyczne zapisy. Jego bezpośredniość, to, że była aura pozycji głowy Kościoła, a z drugiej strony bardzo duża swoboda bycia osobą bardzo bezpośrednią. Papież pozostał do dzisiaj w tej świadomości milionów obywateli świata, nie tylko Polski. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jan Paweł II jest honorowym obywatelem Kielc. Wielokrotnie upamiętniony został w przestrzeni i nazewnictwie stolicy regionu świętokrzyskiego. Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie. W 2014 podczas Niedzieli Bożego Miłosierdzia został ogłoszony świętym.